A jeszcze przed samym tego odcinka chciałem bardzo serdecznie pozdrowić tutaj pana Malpiszona, o co prosił Krapson, oraz pana Wojtka Biegańskiego, który to już chyba się do mnie zgłosił z pozdrowieniami milionowy raz. Oprócz tego chciałem też powiedzieć o tym, że żadna część tego odcinka nie ma na celu urażenia kogokolwiek. A teraz zapraszam do oglądania. Cześć, ja jestem oczywiście Ugal i słuchajcie, dzisiaj po raz kolejny przychodzę do was z serią, gdzie przerabiamy sobie influencerów, po prostu ludzi znanych z różnych dziedzin, od YouTube'a przez gotowanie, po nie wiem jeszcze co. W każdym razie, dzisiaj sobie przerobimy dwóch znowu influencerów, a dzisiejszymi gośćmi w tym odcinku będą Marcin Dubiel oraz Czaro z Teamu X. Ponieważ dzień przed tym, kiedy to nagrywam, miała miejsce dziesiąta gala FNMA, to po prostu pomyślałem, że ich przerobię dzisiaj. No i cóż, jeżeli tego typu content ci się podoba i nie chciałbyś kolejnych filmów przegapić, to oczywiście pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować mi kanał, tutaj masz dokładnie czerwony przycisk do subskrypcji, który myślę, że warto kliknąć, ponieważ po prostu wtedy będziesz na bieżąco z każdym moim nowym filmem. Pamiętaj też oczywiście o łapce w górze, komentarzu oraz o tym, że wpadnij na mojego Instagrama. A ja już teraz nie przedłużam. Okej, okay, i mamy właśnie teraz tutaj naszego Marcina Dubiela, na początku właśnie jego sobie przerobimy. I cóż, myślę, że jest on, no jak na siebie, za bardzo ogolony, więc myślę, że możemy mu dać trochę brody. Oczywiście pełną brodę, bo jaką by inaczej. No teraz wygląda na pewno o 100 razy lepiej. Możemy też mu dodać trochę uśmiech, bo jest, no przynajmniej sobie trochę za mało za mało poważny. Zbyt mocno poważny, chciałem powiedzieć. Zbyt mocno poważny, no. Ej, ale serio, to jest realistyczne. Tak Marcin chyba serio wygląda właśnie z tym uśmiechem, normalnie. Rozmiar twarzy, myślę, że możemy sobie dać trochę większy nos. Myślę, że nos będzie tutaj fajnie pasował. Myślę, że możemy go też sobie trochę skobiecić i zobaczyć po prostu, jak wtedy to będzie wyglądało. Co to jest? O matko! Myślę, że możemy sobie dać tą kobietę 2, zastosować oczywiście, i mamy już naszego pana Marcina pięknie zrobionego. Fryzur oczywiście, Marcin, jak wiadomo, bardzo dba o fryzurę, więc myślę, że możemy mu dać tutaj zapałkę, bo będzie po prostu wygodniej w życiu. Drugo, ta zapałka się niczym nie różni od tego, nie rozumiem. Może długie 2 sobie zobaczę, może będzie takim teraz słoneczkiem, jakim ja kiedyś byłem. Dobra, to się tak się za bardzo nie różni. Właśnie, okulary, bo to jest też bardzo ważne. W sensie, nigdy nie widziałem Marcina w okularach, więc możemy sobie je zobaczyć. No dobra, dobra, okej. Zmiana twarzy, makijaż. No i cóż, myślę, że Marcin taki versus Marcin taki naprawdę jest bardzo się podobny. Co to? O, dobra. To jest za mocne, to jest za mocne. Tak wygląda właśnie pani Marcin Dubiel oraz pan Marcin Dubiel. Nie powiedzcie, że oni nie są się podobni. Dobrze, więc to by było na tyle właśnie, jeżeli chodzi o pana Marcina. A teraz możemy sobie już iść do kolejnej osoby w tym odcinku. A tak jak mówię, naszym kolejnym tutaj gościem w naszym przerwówce będzie pan Czaro z nowego Teamu X. Jak widzicie, mamy tutaj jego ładne zdjęcie. Na początku tej przyróbki myślę, że możemy sobie dać jakąś brodę tutaj właśnie tego, czy oczywiście pełną brodę, bo jakie inaczej. Możemy też sobie dać okulary. No pan Czaro od razu wygląda jak jakiś pan od informatyki. Fryzurę to sobie damy oczywiście zapałkę, bo o, tak to super wygląda. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Dobra, myślę, że skoro jesteśmy przy takiej opcji, możemy sobie też dać tutaj fajną starość. O, wow, ale ładnie tym razem przerobiło. Serio, pięknie. Dobra, teraz dajmy sobie jakąś kobietę. Może będziemy mieli babcię Czaro. Ale ale to wygląda. Ja nie mogę. Dobra. Myślę, że możemy sobie też tutaj dać tutaj oczywiście dużą twarz, bo jaką by inaczej. W końcu musi być duża. Zobaczmy jak nam wyjdzie w takim razie duża twarz. No dobra. Myślę, że to już starczy, serio. Wiem, że nie zrobiłem wszystkiego. Wiem, że nie dałem uśmiechu albo innych rzeczy, ale no naprawdę to już jest tak grube. To już jest serio tak kurczę grube, że myślę, że to nie ma sensu już nic dodawać. Ale tak, tak wygląda nasz Czaro oryginalny, a tak wygląda nasza pani babcia Czaro, coś w tym stylu. No i cóż, to z tego odcinka by było na tyle. Jeżeli właśnie takie odcinki podobają, gdzie właśnie sobie przerabiają jakichś influencerów, to pamiętajcie oczywiście o subskrypcji do kanału, to macie właśnie czerwony przycisk do subskrypcji, dajcie to łapkę w górę oraz jakiś ciekawy komentarz i oczywiście też pamiętajcie na moim Instagrama, z którego macie linka w opisie. No i cóż, ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie, mam nadzieję już za tydzień. Cześć!